Anna, nie można brać wszystkich lwów, wiesz, identycznie. Dodatkowo pamiętaj o tym, że wśród ryb też możesz być lwem, więc stałaś widocznie się lwem, tym morskim. Teraz, jeżeli wychodzimy z piany na brzeg i z głębin Neptuna, to wchodzimy do lwa króla Słońca i bierz osoby spod tego znaku. Mają coś w sobie władczego i chcą władać, no i wolno im. Nie są królami Zodiaku, weź zobacz, ale masz przedstawiciela, masz Apollo i Apollo jest piękny, pyszny, doskonały. On potrafi nawet wybaczyć, no chociażby wybaczył Merkuremu, tak? I Apollo jest w każdym momencie władcą, ale dla siebie. I dopóki nie zrozumiemy, że to my jesteśmy, nigdy nie będziemy. I nie pojmiemy, że w gruncie rzeczy mamy to Słońce. To Słońce jest w jakiejś odległości od swojego pobytu czy władztwa, ale każdy z nas jest ego. No i trzeba dołożyć to istą. I w tym egoizmie my poruszamy się zgodnie z jakimś rytmem. Ten rytm nadaje nasze otoczenie. I to, jacy jesteśmy, zależy przede wszystkim właśnie od otoczenia, bo my chcemy się w nim pokazać. W jaki sposób? To już od nas zależy, czy chcemy być widzialni, czy niewidzialni, czy też w szarze. Masz to słynne yang-yang. Jedno jest czarne, drugie jest czerwone. Ale są w tej czerni, jest taka maleńka kropeczka czerwona. Tej czerwieni jest ta maleńka kropka czarna. Bo chciałem, bo jest biało-czarne. Nie, prawidłowo jest czarno-czerwone. I jeżeli czarne bierzemy jako kolor przewodzący, to troszeczkę jest tej czerwieni. Jeżeli bierzemy tą czerwień jako przewodzący, jest ten czerwony przewodzący. Czyli w dużej ilości czegoś musi być jakaś ilość, żeby wyrównać, żeby nie opanował ten kolor. Ten kolor właśnie, który chcesz reprezentować. Dlatego jest ten janki pozostałości tego mojego kaszu. No jeszcze troszeczkę. Byle do wiosny. Albo do lata. Znaczy przetrwać. I tu właśnie to jest to, że czy egoizm jest w każdym z nas. Bezwzględnie. I nawet jeżeli ty mówisz o tym tak wiele i chronisz się przed tym, to też jesteś egoistyczna, że nie chcesz się pokazać. Egoizm jest właśnie wtedy, kiedy coś sobie narzucasz. Kiedy zadajesz sobie ten trud inności, bo chcesz być wycofana. To jest najgorsze. Bo kiedy walczysz o siebie, nie musisz się bać, bo
wtedy wiesz, kim jesteś. A kiedy się boisz, wtedy coraz bardziej zamykasz się w swojej skorupie i stajesz się po prostu. Przypuśćmy, nie widziano. Nie, widać cię, bo cię można wygrzebać na brzeg, właśnie wyrzucą cię fale i wtedy jesteś tą muszlą, którą dopiero trzeba otworzyć i wtedy wydobyć tą najpiękniejszą rzecz. Ale jest to łza morza. I czy ona powstała z bólu? Właśnie dlatego trzeba zniszczyć w sobie, żeby nie było po nas tych właśnie, które rzucamy pomiędzy wieprze. Bo można je i całe życie można przepieprzyć. Po prostu wieprza. No cóż, rozgadałem się za wiele. No ale czasami aforyzmy, czy jeszcze jakieś inne zagadki są lepsze. Cześć.